Dzisiejszy projekt to długo wyczekiwana konstrukcja, której budowę obiecałem bardzo dawno temu. Chodzi tutaj oczywiście o ogrodową lokomotywę parową. Z racji tego, że jest to bardzo duża konstrukcja, postanowiłem podzielić ją na odcinki. Dzisiaj zajmiemy się sercem lokomotywy, czyli skonstruujemy silnik parowy, który napędzi ją do zawrotnych prędkości. A także zbudujemy piec rakietowy, który podgrzeje atmosferę do nieziemskich temperatur, a nam dostarczy drogocenną parę. Koniec już gadania, czym prędzej bierzmy się do roboty. To jest czterosuwowy silnik ze starej kosiarki i fakt, że jest czterosuwowy, bardzo mocno odbije się na naszej dzisiejszej pracy. Natomiast zanim to zrobimy dla waszego komfortu oraz mojego, najpierw rozbierzmy silnik na części i wyczyśćmy wszystko z oleju. Podnosząc górną pokrywę, dostajemy się do serca naszego silnika, czyli cylindra oraz umieszczonego w nim tłoka. Do kontroli wydechu pary będziemy używać jednego z tych zaworów, dzięki czemu będzie mieć bardzo dużą szczelność, para nie będzie uciekała, a silnik będzie miał bardzo dużą sprawność. Po chwili szczotkowania czymś, co wygląda jak szczotka do toalety, silnik wygląda prawie jak nowy, powiedzmy, ale na nasze potrzeby jest wystarczający. Teraz musimy dostać się do drugiej komory, gdzie jest wał korbowy, natomiast nie zrobimy tego bez ściągnięcia tego elementu. Ten element trzymał ostrze kosiarki i musimy go albo rozciąć, albo najpierw spróbuję ściągnąć siłowo. Ewidentnie schodzi. Także to jest dobry patent, żeby wsadzić sobie tutaj śrubę i po niej bić, bo wtedy bijemy bezpośrednio po wale silnika. Ha, poszło. Dobra, możemy rozkręcać. A to do wyrzucenia. I teraz tak, jeżeli tutaj było serce silnika, to tutaj mamy dyrygenta silnika, który kontroluje, kiedy otwierają się zawory dolotowe paliwa oraz wydechowe. Nie wiem tylko, po co są elementy takie jak to, to oraz to. Jeżeli ktoś wie, to piszcie, wszyscy czegoś się nauczymy, ale nas to nie interesuje w tym projekcie, ponieważ interesuje nas dokładnie ten element. I ten element będziemy musieli przerobić. Tutaj mamy zawór dolotowy mieszanki, paliwa i powietrza, a tutaj mamy zawór wylotowy. I teraz jeżeli ja nacisnę palcem w tym miejscu, to się otwiera zawór. Zobaczcie, że to jest połączone. Jedno i drugie. Umieszczę z powrotem ten element w silniku w odpowiedniej pozycji. I teraz czym jest silnik czterosuwowy? Suwy to znaczy cykle pracy silnika. W pierwszym cyklu działania silnika kręcę wałem w lewo, otwiera się zawór dolotowy mieszanki paliwa oraz tłok chowa się w środku. To znaczy, że tłok właśnie zassał nową mieszankę paliwa i powietrza. Kręcąc dalej wałem, tłok się cofa, a zawór się zamknął. W tym momencie nastąpiło sprężenie mieszanki paliwa. Przechodząc do trzeciego cyklu, w grę wchodzi iskra ze świecy, która zapaliła mieszankę paliwa. Tłok został wepchnięty do środka i w tym momencie przechodzimy do czwartego cyklu. Otwiera się zawór wylotowy, tłok się cofa i spaliny wychodzą na zewnątrz przez rurę wydechową. Kończąc krótką teorię na temat działania silnika, w końcu możemy przejść do pracy. I teraz na czym będzie polegała nasza modyfikacja? W pierwszej kolejności musimy zlikwidować zawór dolotowy, bo jego nie będziemy potrzebować w naszej pracy i jest to bardzo proste. Wystarczy, że wyciągniemy jeszcze raz zębatkę i usuniemy popychacz. W tym momencie po zamontowaniu wszystkiego z powrotem zawór nie będzie się już otwierał. I teraz pewnie zapytacie, jak będziemy doprowadzać parę do silnika, skoro mamy tylko jeden zawór wypuszczający parę. Doprowadzimy ją otworem, gdzie fabrycznie zamontowana była świeca. I teraz pozostaje jeszcze pytanie, dlaczego nie zrobimy tego dedykowanym otworem dolotowym? Ponieważ ciśnienie pary w naszym układzie będzie tak duże, że po prostu samo otworzyłoby zawór i nigdy by się nie zamknął, przez co silnik nie mógłby działać. Problem natomiast polega na kalibracji pierwszego zawaru. W tym momencie tłok jest wciśnięty, czyli kolejnym ruchem jego będzie cofanie się w naszym kierunku. I teraz musimy pozbyć się pary wodnej, dlatego zawór wylotowy się otwiera. I wszystko jest ok. W tym momencie powinien się zamknąć zawór, żeby para znowu wcisnęła tłok i tak też się stanie. Ale dlatego, że silnik jest czterosuwowy, w tym momencie zawór dalej jest zamknięty i to musimy zmienić. W tym momencie ma się otworzyć zawór i wypuścić parę, dlatego tutaj będziemy musieli dorobić dodatkowy cumelek, który będzie otwierał nam zawór. Wypustkę zrobimy z kawałka stali, wytniemy dokładnie ten sam kształt i przyspawamy po drugiej stronie. Wygląda jak z fabryki nowych części zamiennych. Najpierw tłok niech idzie na sam dół, w ten sposób. Teraz możemy wsadzić nowy element tutaj na miejsce. Tłok jest na samym dole, w tym momencie leci do góry i zobaczcie, że otwiera się zawór, para ucieka i kolejny cykl. Teraz nowa para wchodzi, pcha tłok w dół, zawór się zamknął
i kolejny cykl otwiera się, znowu para ucieka. Więc element działa bardzo dobrze. Nie wiem jak wy, ja coś czuję, że to będzie naprawdę sprawnie działający silnik, chociaż mało na razie zrobiliśmy, już to świetnie wygląda. I jeżeli to zadziała, w następnym odcinku oczywiście budujemy olbrzymią lokomotywę zasilaną właśnie silnikiem parowym. Dlatego jeżeli podoba wam się ten pomysł, koniecznie klikajcie suba. Myślę, że naprawdę szkoda by było tego przegapić. A wracając do konstrukcji, wydech mamy już gotowy, także zajmijmy się wlotem pary wodnej. Parę wodną do silnika doprowadzimy wysokociśnieniowym wężykiem, który zakończony jest stalowym nyplem. I problem polegał na tym, że nie mogłem znaleźć przejściówki, która wkręciłaby się w mocowanie świecy. Dlatego to jest eksperymentalne podejście. Ja tą świecę rozbiorę, tak żeby został sam gwint i ten stalowy element. Następnie pozostałości przyspawamy do stalowego nypla i dostaniemy własnoręcznej roboty przejściówkę. Nie do końca orientuję się, jak zbudowane są świece, dlatego najpierw spróbuję odkręcić ceramikę, a jeżeli się nie uda, to po prostu ją rozbiję, a końcówkę spróbuję wybić, żebyśmy wybebeszyli świecę i będzie prześwit w środku, tamtędy poleci para. Tak to chyba nie zadziała. Chyba jednak będziemy, może założę okulary, chyba jednak będziemy musieli to rozbić albo urwać albo coś. Na pewno zda się młotek. Załóż na talko okulary. No, coś pryska. Tutaj jest ukruszone, tutaj jest ukruszone, więc nie wiem, może wbić gwoździa tam, żeby rozwalić ceramikę i wtedy nam wyjdzie drut. Skrzywił się gwóźdź, a to nie pękło. Już widać światełko w tunelu i to dosłownie, bo, o, przeszło, jest światełko. Teraz przyspawamy stalowy nypel z tej strony. Popełniłem mały błąd, zostałem zwiedziony kolorem. Okazało się, że to jest mosiądz niklowany i nie da się go zespawać. Dlatego użyjemy takiego nypla. Tutaj to jest na pewno stal nierdzewna, więc spokojnie przyspawamy. Pasuje też do węża, także to jest najważniejsza informacja. I będziemy z takim ustrojstwem musieli sobie poradzić. Nie będę tego skracał, bo nie ma sensu. Mamy elementy zespawane, w końcu się udało. I tak naprawdę, jeżeli przykręcimy to już na miejsce, złożymy silnik w całość, możemy go w końcu przetestować. Na razie oczywiście nie na parze wodnej, a na kompresorze, ale testy to testy. Zobaczmy, czy to w ogóle odpali. Mam tylko nadzieję, że nie uszkodziłem żadnych uszczelek, żeby się ten olej nie wylał na podłogę. Na razie nic nie przecieka. Silnik skręcony, ale zanim go odpalimy, mamy gościa specjalnego. Nie wiem, kto z was jeszcze pamięta wielkiego papę silników parowych. To był nasz pierwszy silnik parowy, który zrobiliśmy z takim tłokiem. To waży 25 kg i nie miałem siły przynosić tutaj koła zamachowego. Miało 37 kg i było olbrzymie, ale teraz już porównując te dwa silniki, widzę, co tutaj nie do końca poszło zgodnie z planem. Po pierwsze, tutaj wszystko było robione szlifierką, dlatego tutaj widać, że w niektórych miejscach są jakieś ubytki materiału i para wodna przechodziła, gdzieś uciekała, oraz te zawory, które są w tym silniku, jak mi się uda to podnieść, one też były robione ręcznie. Widocznie gdzieś tam już zawory się zakleszczyły, nie da się podnieść, ale tego mogę otworzyć. To były zawory, po prostu rurka z dwoma otworami i podczas pracy silnika tłok wchodził do środka, zamykał przepływ pary, później otwierał i para leciała. Ale to tak samo było robione szlifierką, dlatego gdzieś były ubytki pary. A tutaj w tym silniku widać już od razu, że to jest przygotowane przez profesjonalną firmę zajmującą się silnikami spalinowymi, dlatego tutaj już nie boję o to, że będzie gdzieś tam nam uciekała para. Jesteśmy gotowi do pierwszego testu. Mamy tutaj podpięty wąż z szybko złączką, która pasuje do kompresora i najpierw zobaczymy, czy nie ma żadnych przecieków powietrza, także podłączam. I coś słychać. Tutaj na pewno ucieka. Tutaj głucho, głucho i tutaj w tym miejscu nie ma żadnych przecieków. Więc musimy tylko i wyłącznie załatać ten otwór. W kawałku płaskownika nawierciłem dwa otwory na śruby i tutaj już jest uszczelka fabrycznie zamontowana, więc powinno nam ładnie załatać przeciek. Drugi test szczelności i jest zdecydowanie lepiej. O, już się rwie do pracy. Dobra. Odpinamy. Aby odpalić silnik intensywnie, musimy zakręcić wałem, dlatego nie mając jeszcze koła zamachowego,
zaczepimy tutaj kleszcze, odpalmy tę dziecinę. Silnik przesuwam na kraniec stołu, żeby kleszcze miały możliwość ruchu. Podłączamy ciśnienie. Uwaga! Zatkałem wąż. Wow! Działa! To naprawdę działa! Skończyła nam się para, bo wypuściłem połowę przez to, że był źle ustawiony zawór, ale jak silnik będzie pracował, nie będzie zużywał aż tyle ciśnienia. Powiedziałem para, oczywiście chodziło o sprężone powietrze, ale silnik się uruchomił, także naprawdę jesteśmy w dobrej sytuacji. Jak się okazało, silnik działa wspaniale, ale widzieliście, że trochę nim tak szarpało i to jest spowodowane dwoma rzeczami. Po pierwsze, nie mamy statywu, na którym możemy położyć silnik, żeby stabilnie sobie stał i się nie przewracał, a po drugie, mamy zamocowane kleszcze, które powodują, że silnik wpada w wibracje. Dlatego teraz dodajmy te dwa elementy i przejdźmy do budowy pieca, ponieważ zasilanie silnika powietrzem nie jest takie satysfakcjonujące jak zasilanie parą, a ja już nie mogę doczekać się, żeby porządnie rozpalić w kotle. 5-kilogramowe koło zamachowe przytwierdzimy z tej strony silnika na wale, natomiast problem polega na tym, że całkowicie zrujnowany jest gwint, więc nie możemy się tutaj przykręcić żadną nakrętką. Z tego powodu ja sobie już przetestowałem, jesteśmy w stanie przewiercić koło zamachowe na wylot i tutaj są jeszcze dwa dodatkowe otwory, pewnie kiedyś były jakimiś mocowaniami. Następnie z płaskownika zrobię mocowanie, które przyspawamy wprost do wału oraz trzema śrubami będziemy w stanie przytwierdzić do niego koło zamachowe. Mamy już przygotowaną blachę z trzema otworami, która idealnie pasuje do koła zamachowego, a także na wał silnika. I tutaj musimy zwrócić szczególną uwagę podczas spawania, bo koło zamachowe po przyspawaniu elementu nie może ganiać w ten sposób na silniku, ani w ten sposób, bo silnik będzie wpadał w drgania i będzie działał dosyć słabo. Silnik prezentuje się po prostu genialnie z kołem zamachowym i teraz z łatwością można obrócić koło, więc przy odpalaniu silnika też nie będzie większego problemu. Natomiast silnik się przewraca, bo koło jest zbyt ciężkie, dlatego tak jak wspominałem, musimy dorobić tutaj mocowanie, a dokładnie stojak i z profilów zrobimy coś na kształt litery H, które będzie wspierało dół i tutaj mamy dwa otwory, do których wkręcimy się, powinny się utrzymać. Silnik zdecydowanie działa lepiej z założonym kołem zamachowym, a to znaczy tylko jedno. Możemy przechodzić do budowy pieca. Pracę zaczniemy od odrestaurowania butli, która będzie integralną częścią pieca. Butla używana była do zasilania poprzedniego silnika parowego, stąd te wszystkie instalacje, ale to będziemy mogli już odciąć. I butla wygląda tak jak wygląda, ponieważ przeżyła spartańskie warunki w piekielnych ogniach poprzedniego pieca. Teraz wszystko się zmieni, ponieważ zamiast budować palenisko wypełnione drewnem, które tak nie do końca chciało się palić, zbudujemy piec rakietowy zasilany węglem, dlatego temperatura będzie znacznie wyższa, ciśnienie będzie znacznie wyższe, a butla znajdzie swój nowy dom. Renowacja butli polegać będzie na odcięciu tego ustrojstwa, przygotujemy sobie już pod nowe zawory miejsce, następnie usuniemy rdze i sadzę oraz butlę pomalujemy. Ile tej wody tam jeszcze było? Moglibyśmy pociągnąć stary silnik, żeby sobie działał jeszcze przez godzinkę. Może jakiś nowy świat byśmy odkryli w tej wodzie. Uwięziona była przez rok od zeszłej zimy.
Butla już sobie wysycha, a ja muszę się wam do czegoś przyznać. Zastanawiamy się z Natalką nad pewnym krokiem w naszym życiu, który może się wam spodobać lub też nie. Żeby lepiej wam to zobrazować, dla przykładu użyję Pablo Jeepa, który powstał w jednym z poprzednich odcinków. Jest to maszyna, która już nieraz się przydała, przewożąc mega ciężkie ładunki, przemieszczanie po ogrodzie stało się szybsze, natomiast ma jedną poważną wadę. Nie ma wstecznego. Teoretycznie dodanie wstecznego nie jest trudne i czasochłonne, dlatego uważam, że nie nadaje się na główny co dwutygodniowy odcinek, ale z drugiej strony uważam, że jest to bardzo ciekawy temat, który spodoba się wielu z was. I tutaj mam pytanie do was. Czy chcecie, abyśmy otworzyli drugi kanał właśnie z takimi mniejszymi projektami? Mam już wiele więcej bardzo ciekawych pomysłów na odcinki, na przykład zmodernizowanie Bali, czyli zbudowanie pieca z prawdziwego zdarzenia, dodanie siedzeń w środku, dodanie cupholderów, żeby przygotować się porządnie na zimowe wygrzewanie. Upgrade kampera. Stoi tutaj bidulka w rogu, samotna, a co jakby tak zamontować mu hak, podpiąć do Jeepa i pojechać w nieznane. W tamtym roku codziennie łopatowaliśmy z Natalką ogród, gdy tylko sypał śnieg. Zbudujmy pług do Jeepa i ułatwmy sobie sprawę. Ale żeby nie zamykać się na projektach, które już istnieją, na kanale powstawać będą również mini projekty, takie jak ogrodowa balista. Ja już powiedziałem, co mam powiedzieć, decyzję zostawiam wam. Jeżeli podoba wam się taki pomysł, dawajcie znać i mamy jeszcze jeden mały problem. Nie mam nazwy dla kanału, także piszcie swoje propozycje, tymczasem wróćmy do budowy pieca. Oto plan naszego rakietowego pieca. Będzie miał 3 otwory, wlot powietrza, tutaj będziemy wrzucać drewno oraz komin. Na boku będziemy mieć przymocowaną butlę i wszystkie te spaliny lecące tędy przez komin będą opawać butlę, nagrzewać ją i uzyskamy wysoką temperaturę. Piec powstanie z solidnego kawałka blachy 2 mm, a pracę zaczniemy od wycięcia blachy na wlot powietrza. Po długotrwałym cięciu w końcu mamy wycięty pierwszy element. Tutaj są linie, które są nacięte, ale nie przecięte i wzdłuż nich przy użyciu siły będziemy mogli pozaginać ścianki w kształt wlotu powietrza i to nam też zaoszczędzi dużo pracy przy spawaniu, bo będziemy musieli tylko zaspawać jedną ściankę, połączyć to z tym. Chyba za mało tu naciąłem, ale zgina się, tylko musimy użyć więcej siły, następnym razem natnijmy to trochę bardziej. No! Zobaczcie, jak się pięknie zamknęło. Trochę coś tu jest krzywo, a prosto ciąłem, także nie wiem dlaczego, ale to naprawimy spawem i będzie piękny wlot powietrza. Żeby to ładnie domknąć i na spokojnie można było pospawać, zaciśniemy pasami transportowymi całość. I tu jest ta krzywizna, o której mówiłem, że te kąty się ze sobą nie zeszły, ale to też można tak ustawić i dać spawa. Idealnie, idealnie. Jest dobrze. Dolot powietrza, czyli ten element mamy już gotowy. Teraz musimy zająć się paleniskiem, które znajdzie się w tym miejscu na połączeniu dolotu powietrza z kominem. Ja sobie tutaj już zaznaczyłem na dolocie powietrza elementy, które musimy wyciąć. Tutaj się będzie przesypywał popiół ze spalonych drewienek i węgla. Moim odwiecznym pytaniem było, jakie szerokie mają być przerwy między kolejnymi blaszkami w popielniku i wyczytałem, że od 1 cm do 1,5, dlatego weźmiemy średnią 12 cm wiertło. Ja najpierw sobie właśnie nawiercę tutaj otwory, następnie szlifierką przelecę wzdłuż linii i będziemy mieć takie ładne otworki na popiół. Myślę, że 12 mm przerwy to był strzał w dziesiątkę. Zobaczcie, jak to super wygląda. Teraz możemy przechodzić do budowy komina. Zrobimy go dokładnie tak samo jak ten element, z małą różnicą, bo jedna ze ścian zostanie zastąpiona butlą, ale o tym za chwilę. Jest 94:2. Komin prezentuje się w ten sposób i będzie przyspawany tutaj, ale po obróceniu całości tutaj jest otwór. Tak jak wspominałem, będziemy mieć tylko 3 ścianki w kominie. Ostatnia ścianka zostanie zamknięta butlą, która zostanie przymocowana w ten sposób na jakichś statywach, przez co
cały ten ogień, który będzie leciał przez komin, opiewać będzie butle, podgrzeje wodę, my będziemy mieć parę. Ale najpierw zajmiemy się trzecim elementem pieca, czyli miejscem, gdzie wsypywać będziemy paliwo. Ten element powstał dokładnie tak samo jak poprzednie, z tym wyjątkiem, że tutaj będziemy musieli odciąć kąt 45 stopni dookoła, żebyśmy mogli przyspawać to w ten sposób do komina. I w kominie też będziemy musieli zrobić otwór, żeby po przyspawaniu tego elementu, wsypując drewno, lądowało wprost na palenisku. Finalnie już możemy połączyć wszystkie elementy. Zobaczcie tylko na to cudo. Po prostu ja już czuję, jaką to będzie miało moc. Ale zostało jeszcze dużo roboty przed nami. Minęła noc i zrobiło się naprawdę zimno. Jesień leci pełną parą, dlatego musimy szybko kończyć piec i go rozgrzać, żeby się trochę rozgrzać. Zrobimy to w ten sposób, że tutaj zamkniemy tył pieca, zrobimy taki mały schodek, żeby butle można było postawić. Dodatkowo, żeby butla się nie przewracała w tył, damy tutaj dwie obejmy. Tak naprawdę butle będziemy wsuwać od góry. Butla ma już swoje posłanie, pozostało zrobić obejmy i zrobimy je z kawałków stalowej rury. Potrzebować będziemy 2-centymetrowych pasków, które przyspawamy w górnej i dolnej części komina. Musimy tylko jakoś to przeciąć, ona ma jakieś 5 mm grubości. Zobaczmy, czy ta maszyna podoła. Teraz nie możemy tak po prostu obejmy przyspawać w tym miejscu i włożyć butlę, ponieważ butla ma szczelnie przylegać do ścian komina, żeby zatkać maksymalnie, jak to jest możliwe, tutaj przestrzenie. Dlatego rurkę musimy rozciąć i zamocować ją możliwie blisko komina. I tutaj jest pewien problem, który być może zaistnieje. W strukturze rury podczas produkcji i stygnięcia tworzą się naprężenia. Po przecięciu rura nieco się rozejdzie, dlatego najpierw musimy ją rozciąć, potem dopiero przyłożyć i odmierzyć miejsce, gdzie chcemy ją odciąć, żeby miała idealny wymiar. Szczerze wam powiem, że myślałem na początku, że ten piec z tą butlą będzie wyglądał dziwacznie i zniszczymy jego design, ale tylko zobaczcie na to. Pięknie! To wygląda jak jakaś stacja rakietowa. W sumie piec rakietowy to jest w temacie. A jeżeli wy doceniacie pracę, dawajcie lajka i klikajcie w dzwon, żeby nie ominąć kolejnych odcinków. Przed chwilą dokonałem odkrycia. Powiedzcie mi, że się mylę. Czy tutaj na tym blaszu jest twarz? Czy ja tu widzę twarz? Czy mi się wydaje? Niestety już tego nie odzobaczę, a przynajmniej do pomalowania pieca. Teraz wróćmy do tematu przewracania się, bo butla się już nie przewraca, ale teraz piec się przewraca. Dlatego potrzebować będziemy nogi. Zrobimy je dosyć prosto z 4 profili. Przyspawamy zestaw z tej strony oraz z tyłu. Jednak chwilę się zastanowiłem i idziemy w rozwiązanie z 3 nogami, bo jakbyśmy chcieli to testować w ogrodzie czy coś, to tam jest nierówny teren i z 3 nogami będzie łatwiej ustawić piec, żeby się nie bujał na boki. Piec stoi już stabilnie, a my na chwilę jeszcze wrócimy do tematu butli, a dokładnie zrobimy izolację. Zrobimy ją z arkusza blachy wygiętego w kształt butli i przyspawamy wokół obręczy. Pięknie pasuje. Założenie osłony przyniesie nam dwie korzyści. Po pierwsze, nagrzana butla nie będzie tak bardzo wypromieniowywała ciepła do otoczenia, przynajmniej zmniejszymy tą wartość. A po drugie, zatkaliśmy też szpary, które tutaj były między butlą a kominem. Ciąg będzie mocniejszy, a temperatura wyższa. Coraz bardziej mi się to podoba, ale teraz, żeby utrzymać kontrolę nad piekielnym ogniem, musimy zrobić drzwiczki, które w razie potrzeby będziemy mogli zamknąć, zmniejszyć napływ powietrza i w tym sposobem zmniejszymy temperaturę wody i ciśnienie. Jako zawiasy użyjemy śrubę z 2 nakrętkami, którą przyspawamy w tym miejscu oraz w tym miejscu i tak powstaną drzwiczki.
drzwiczki się już zamykają. O dziwo, są bardzo szczelne i tym samym możemy tak naprawdę zakończyć budowę pieca. Pozostało jeszcze go pomalować i będziemy mogli przechodzić do podłączenia butli do naszego silnika. Tutaj jeszcze zmyślam o osobach, które chciałyby taki piec zbudować, podaję wszystkie wymiary, oczywiście bez elementu z butlą, także możecie sobie zatrzymać i zrobić screena, a jak zwykle ceny wszystkich materiałów zamieściłem w opisie. Przejdźmy w końcu do połączenia pieca z silnikiem. Pracę zaczniemy od zamontowania czegoś, co nazywa się przegrzewacz pary. Załóżmy, że jesteśmy już na etapie, gdzie woda w butli gotuje się, jest bardzo duże ciśnienie i mamy bardzo dużo pary, zawory są jeszcze zamknięte. Po odkręceniu zaworu para leci rurami wprost do silnika. Natomiast w naszym przypadku po drodze do silnika para napotka przegrzewacz pary, który tak naprawdę jest rurką wsuniętą w otwór kominowy. Po pierwsze wilgotność pary znacznie spada, a po drugie znacznie trudniej skroplić parę przegrzaną. Dlatego jest to spoko dla naszego silnika, bo pamiętacie pewnie w pierwszym modelu bardzo dużo wody dostawało się do naszego cylindra, zatykało tłok i silnik działał dosyć słabo, musieliśmy go podgrzewać. Dlatego mam nadzieję, że tym razem oszczędzimy sobie takich problemów. A zabierając się do pracy, nasz przegrzewacz powstanie z 20 mm rurki nierdzewnej. Tak się prezentuje nasz przegrzewacz. Na końcach mamy gwinty, także z łatwością podłączymy całą instalację i teraz możemy wsunąć go w komin. Cyk. W końcu możemy przejść do składania instalacji. I teraz tak, butlę celowo umieściłem zaworem w tą stronę, żeby podczas dokładania do pieca w czasie jakiejś awarii nie buchnęła nam para w twarz. Także to leci sobie w tył. Do butli przyłączamy elastyczny zawór wysokociśnieniowy, który właśnie pozwoli nam zmienić obieg pary, żeby leciał z powrotem do przegrzewacza. Pierwszy na drodze mamy zawór bezpieczeństwa ustawiony na 15 barów, czyli jeżeli ciśnienie w butli skoczy ponad tą wartość, wystrzeli tędy para i my będziemy bezpieczni, butla nie eksploduje. Następnie wkręcam nypel, który pozwoli nam podłączyć kolejny element, którym jest manometr. On ma granicę 20 barów, tyle nam oczywiście nie będzie potrzebne przez zawór ustawiony na 15, ale dzięki manometrowi będziemy wiedzieć, jakie ciśnienie panuje w butli i kiedy otworzyć zawór, aby zasilić silnik. Ostatnim w kolejce po tej części silnika jest zawór, to właśnie nim będziemy odpalać silnik. Zastanawiam się teraz nad jedną rzeczą, czy nie będzie tutaj za gorąco koło pieca. Jeżeli będzie, to zrobimy jakąś zasłonę termiczną z blachy nierdzewnej i powinno być spoko, żeby odkręcać. Ewentualnie będzie trzeba przesunąć troszkę dalej te zawory, ale na razie zostawmy, zobaczmy, jak to będzie wyglądało w praktyce. I już widzę kolejny problem, niestety, ale gwint jest skierowany w dół, musimy go obrócić do góry, bo po prostu nam brakło węża. Także ja tutaj obetnę rurkę i podniosę w ten sposób, żeby zawory były tak. Nie chcę, żeby na głównym wężu były jakieś zagięcia, bo nam zatka parę. Teraz wygląda znacznie lepiej. Nie ma już tu żadnych zagięć na rurze. Także przejdźmy na drugą stronę. I tutaj mamy prostą sytuację, bo już widzieliście, coś tutaj brakuje. A nie, już wiem. Już wiem. Niestety zabrakło mi jednego elementu, dlatego użyjemy coś takiego. To było przygotowane pod stary silnik, do tego był przypięty zawór bezpieczeństwa, ale można to wkręcić tutaj bez problemu. Pewnie trzeba będzie to wymienić, bo dziwnie wygląda ten element mocujący. I ostatnie podłączenie do silnika. Tada! Teraz wystarczy, że zalejemy butlę wodą, dodamy drewna i możemy cieszyć się działającym silnikiem. Poza jednym małym elementem, tutaj jest dziura w butli, bo zostawiliśmy ją po starym silniku. I dlaczego zostawiłem tę dziurę i dlaczego ona będzie potrzebna? Ponieważ nalewanie wody ostatnim razem do butli to po prostu była masakra. Ja strzykawką musiałem wstrzykiwać wodę przez główny zawór, który jest naprawdę malutki. Dlatego odetnę element wystający i przytwierdzę taki zawór. To jest zawór wysokociśnieniowy. Tak naprawdę to jest gwint z korkiem. On będzie tutaj przyspawany do butli. Nalejemy wody, zakręcimy i liczymy na to, że korek nigdzie nie wystrzeli. Wygląda na to, że w końcu jesteśmy gotowi do oficjalnego już odsłonięcia Pablo Steam Engine 2.0.
Stanowisko kompletnie mamy już przygotowane. Mamy tutaj karton do rozpalenia, drewno małe, później wrzucimy większe, węgiel, 5 litrów wody. Myślę, że 5 litrów wody starczy na nasze dzisiejsze potrzeby. Dodatkowo do silnika zamontowałem jeszcze osłony przeciwogniowe, żeby nam zawory się nie przepaliły. Tutaj jest jedna osłona, tutaj mamy drugą osłonę oraz gwinty zabezpieczyłem taśmą teflonową, żeby nie było jakichś niekontrolowanych przecieków. Biorąc powyższe pod uwagę, możemy rozpalać ogień. Zacznijmy od napełnienia butli wodą. Ja tu zrobiłem sobie taki systemik, żeby było komfortowo. Wkładamy rurkę i obracamy i możemy lać. Może jednym z upgrade'ów byłby taki dodatkowy wieszak, który by trzymał butlę jak kroplówkę w szpitalu. Butla opróżniona, zamykamy zawór i w końcu rozpalajmy, bo naprawdę jest zimno. Musimy się ogrzać przy piecu. Tyle powinno wystarczyć. Mam tylko nadzieję, że nie będzie takiego problemu jak w ostatnim piecu, że nam przygasało. Rakietowy powinien sobie lepiej poradzić, tak przynajmniej zakładam. Chyba tym kartonem zablokowałem dopływ powietrza, coś czuję, bo nawet palnik gaśnie. O, leci pierwszy dym z komina, a moje oczy łzawią. A się tutaj dymi. Wyciągnąłem trochę tego kartonu, żeby odetkać przewód kominowy i zaczął strasznie mocno dymić, ale jesteśmy już na dobrej drodze do rozpalenia. Zobaczcie tutaj, jaki ogień piękny opawa butlę. Teraz jeszcze czekamy, żeby można było dorzucić większe kawałki drewna i możemy obserwować manometr, jak się zmienia nam ciśnienie w butli. Pięknie się pali, naprawdę. Nie spodziewałem się, że będzie taki tutaj ogienek sobie fruwał po butli. Może trochę za wysoko, bo tutaj dochodzi nam do osłon. Dobrze, że je założyliśmy, ale ciśnienie jeszcze czeka na zerze. Już mam pierwszą obserwację na temat pieca rakietowego. W przeciwieństwie do zwykłego pieca, po otwarciu drzwiczek zobaczcie na ogień. Cyk! I nagle jest dużo większy, także te drzwiczki muszą zostać otwarte. Pewnie później można je zamknąć, jak nie chcemy już, żeby tak mocno grzało, ale podczas pracy maksymalna temperatura będzie osiągana z otwartymi. Mam dobre wieści, wskazówka ruszyła, już nie jest zerem, także ciśnienie zaczyna się budować, a myślę, że to czas najwyższy dorzucić trochę węgla. Zauważyłem, że w tym piecu rzeczy się kolejkują, na przykład jak teraz dodałem trochę węgla, to pierwsze drewno się musi spalić i wepchnie się do komory spalania i tam dopiero zapali się węgiel. A dobra, dorzućmy od razu przez komin do komory spalania, co będziemy się tutaj... Jeszcze takie trzy kamyczki. Czekam, już się nie mogę doczekać, ale przynajmniej jest cieplutko w końcu, bo naprawdę było zimno, a ten piec grzeje. Mam ochotę zrobić taki sam piec, może trochę większy, do bali, bo ten, no nie ukrywam, nie jest jakiś mega komfortowy, szczególnie przy wrzucaniu drewna. A jakbyśmy zrobili taki piecyk, do niego jest naprawdę świetny dostęp pod względem właśnie tutaj, żeby sobie dorzucić drewna do komory i można palić, a na zimę trzeba się przygotować. Wygląda na to, że jesteśmy gotowi. Mamy 5 barów. Myślę, że tyle styknie. I ja chcę to już odpalać, ponieważ jak widać tutaj pod zaworem bezpieczeństwa coś jest nie do końca szczelne, dlatego myślę, że więcej nie ma co nagrzewać, bo jeszcze nam ucieknie cała para. Ja ustawiłem silnik na miejscu zerowym. Jak odpalimy teraz parę, to powinien od razu ruszyć. Przekonajmy się, czy to zadziała. Trzymajcie kciuki. Uwaga! 3, 2, 1. Pierwsze co to musi przelecieć, woda z rur. Jest! Działa! Strasznie głośne! Zadziałało! Chyba będziemy potrzebować troszeczkę większego zbiornika na wodę, ale silnik zadziałał. Na początku widzieliście, że musieliśmy się pozbyć wody z układu. Gdzieś tutaj woda skropliła się w układzie i zatkała nam cylinder, natomiast wystarczy parę razy ruszyć, woda wylatuje, lecimy na parze. Wykorzystałem chwilę, kiedy ciśnienie było niższe po odpaleniu poprzednim razem i podokręcałem zawory. Tutaj dalej się kapie i to najgorsze jest to, że to jest zawór oryginalny. Nie ja go skręcałem, także nie zwalam winy na siebie, tylko na kogoś. Teraz mamy 9 barów. Odpalmy bestię jeszcze raz. Uwaga, lecimy. Nie mogę przesunąć. A
ale trzyma. Ciężko ruszyć, jak jest to ciśnienie takie mocne. Może go trzeba pierwsze rozkręcić, dopiero wtedy odkręcić zawór? To jest moc! Spadnie! Tak pojedziemy lokomotywą, właśnie tak! Potrzebujemy 9, a do lokomotywy może dajmy 15 barów maksimum, jaki pozwoli nam zawór. Wtedy dopiero będzie jazda. Spoko też jest to, że teraz praktycznie od razu nam ciśnienie rośnie. Już, o kurde, ten manometr chyba nie jest do takich temperatur, co tutaj chodzi. No tak pisali, że do 130 stopni musi być więcej. Ale dobra, przynajmniej wiemy, ile było ciśnienia przy odpaleniu. I wiemy, jak ten silnik działa, a działa znakomicie. Zatem podsumowując, mamy już serce naszej Pablo Lokomotywy. Działa, bije, tętni życiem. Także teraz czekamy tylko i wyłącznie na zbudowanie lokomotywy. Myślę, że nie możecie przegapić takiego odcinka, także koniecznie klikajcie suba, uderzajcie w dzwon, żeby dostać powiadomienie, kiedy pojawi się kolejny odcinek. I jeszcze mam serdeczną prośbę do Was, przypomnienie, pamiętajcie, otwieramy nowy kanał, piszcie, jaką nazwę chcecie oraz czy w ogóle, czy Wam się podoba ten pomysł. Kontynuacja budowy lokomotywy już za 2 tygodnie na kanale. Tymczasem ja Wam dziękuję za oglądanie i do zobaczenia.